Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz i w dzisiejszym odcinku mam dla was bardzo, myślę, to sobie zrobimy fajną analizę, bo nie będę jej wykonywał sam, tylko też zaprosiłem tutaj do współpracy w tworzeniu tego odcinka Binia. I to jest zanim dam mu głos, to jeszcze go tak na szybko pochwalę. Wiecie, jakby jest dużo takich osób, nie wiem, na YouTubie, takich, wiecie, samozwańczych traderów, tak, że tam obejrzą dwa kursy z analizy technicznej, już tam kanał otwierają, jakieś swoje grupki sygnałowe i tam, że no, ja tam ci dam sygnały i w ogóle. A Biniu faktycznie i obraca dużym kapitałem innych firm, tam nie wiem, czy to jest już w milionach dolarów, czy w setkach tysięcy, aczkolwiek faktycznie zna się na rzeczy. Zaprosiłem go z tego powodu, bo mamy podobne spojrzenie na to, jak ta nasza przyszła hossa może wyglądać, czyli wiecie, ja wam dużo razy pokazuję ten cykl taki, tak, 18-letniej nieruchomości, że faktycznie te wzrosty, które nadchodzą i to, co się stanie w kolejnych tutaj półtorej do dwóch lat, będzie bardzo mocnym strzałem w górę. Wczoraj sobie właśnie gadałem z Biniem, on mówi bardzo podobnie, ale jakby, wiecie, w tym jego slangu, jakimś takim innych tych rzeczach, których ja nie do końca rozumiem, więc tutaj mu się damy wypowiedzieć na ten temat. I jeszcze, zanim dam mu głos, to słuchajcie, jak jesteście nowi na tym kanale, no to zapraszam do subskrypcji tego odcinka. Skupiamy się głównie na takiej analizie długoterminowej rynku kryptowalut, ale z każdym odcinkiem robimy sobie jakiś update, tak? Więc żeby być na bieżąco, to serio zachęcam, żeby dać tego suba, żeby nie było tak, że no Łukasz, powiedziałeś coś miesiąc temu, a teraz jest inaczej, no a ja wtedy się ciebie zapytam, no ale czy oglądałeś update? No ty, że nie, no więc właśnie o to chodzi. Plus na koniec Dawid na naszym Discordzie zrobił swój update. Patrzcie w ogóle, ile złapał emotek. Generalnie Dawid jest naszym traderem, jest z nami od 3 miesięcy i tak naprawdę skuteczność jego to praktycznie 100%. W ciągu tych 3 miesięcy dał chyba z 30 parę sygnałów. No i tutaj widzicie, jak faktycznie ludzie go kochają. A tutaj w zakładce też rezultaty VIP macie. No właśnie to, jak się między innymi ludzie na tym Dawidku wzorują. Tej Chris, mega fajne procenty, Pixie, Mika, Miron, Lolek, gratuluję. I jakby jedynym takim warunkiem, żeby tutaj na tego VIP-a dołączyć, to jest po prostu rejestracja na Bybit. To jest moja jedyna współpraca na kanale, generalnie bardzo tutaj wierzę w Bybit i po prostu wszystkie, wiecie, inne współprace odrzucam, jakieś projektowe, jakieś skamy gówniane i tak dalej, a to faktycznie promuję, bo uważam, że warto. I też za tutaj pierwszy depozyt macie do 30 tysięcy dolarów w bonusie, więc fajnie, oraz też wiele bonusów ode mnie. Więc dobra, Biniu, cześć w końcu. Cześć, witam wszystkich. Może po prostu zacznijmy od tego, skąd się wzięło u ciebie takie podejście, tak jak wczoraj gadaliśmy, że mówisz, że faktycznie w tej hossie Bitcoin ma szansę na relatywnie dużo większe wzrosty niż może na poprzednich. Skąd u ciebie ta byczość? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że no mamy w końcu naszego wymarzonego ETF-a, to jest pierwszy punkt i czegoś takiego jeszcze nie było. Drugim punktem jest to, że jestem stosunkowo bearish na dolarze, więc to się już nam nakłada dosyć konkretnie i zaraz sobie wszystko przeanalizujemy, odpalimy sobie Bitcoina, odpalimy sobie dolara i dorzucimy do tego jeszcze Nasdaq. Porozmawiamy skąd, dokąd, po co i dlaczego i omówimy wszystko po kolei. W ogóle dzisiaj, słuchaj, patrz, oglądam sobie ten Fear and Greed Index i jest 90. Tak chyba jeszcze nie było nigdy, czy już było tak kiedyś? No tutaj było trochę więcej, ale i tak mega euforia na rynku. Zobaczymy, jak to będzie wypadało, ale dobra, tutaj już ci daję twoje wykresy. Dobra, to zaczniemy może od BTC. I teraz jak mamy BTC, to najpierw przeanalizujmy sobie, co się stało i dlaczego, nie? Zawsze patrzymy od lewej do prawej. Wiadomo, że naszym najbliższym targetem, który jest już tuż, jest ATH, ale skąd to się wzięło w ogóle? Jeżeli przeanalizujemy sobie ten Sell the News event, którym było stwierdzenie ETF-a. Co się tutaj stało? Mieliśmy weekly fair value gapa i tak jak wszyscy dobrze wiemy, cena może robić dwie rzeczy. Może albo grabić liquidity, tak jak stało się tutaj na tych high'ach, albo robić repricing. I tutaj odbył się ten repricing właśnie z weekly fair value gap. A czy możesz wytłumaczyć, co to jest grab liquidity i repricing? Oczywiście. Także tak jak sobie tutaj przybliżymy, mamy naszego fair value gapa, czyli imbalance. Nie? Jest tu niewypełniona cena. Najpierw od lewej do prawej. Mamy newsa, grabimy wszystkie high'e, ludzi, którzy shortują przed tym newsem. Jest zatwierdzenie, nie dość, że jest grabnięcie shortujących, to pojawiają się FOMO longujący, którzy również zostali wywiezieni. Więc z racji, że grabnęliśmy już to liquidity, no to cena analogicznie dążyła do repricingu, czyli do wypełnienia tego imbalance. I to też odbyło się w tym miejscu. Jak sobie przejdziemy na 4-godzinówkę i tutaj mamy widoczny na 4-godzinówce piękny market maker buy model, który składa się z oryginalnej konsolidacji, dystrybucji, redystrybucji i smart money reversalu, który był również zatwierdzony tym, że mieliśmy dywergencję pomiędzy dwoma asetami, a tym drugim asetem był Ethereum. Jak sobie byśmy odpalili Ethereum, to możemy zauważyć tą naszą dywergencję, o której przed chwilą wspominałem. Mianowicie, Ethereum nie wycięło tych lowów, co daje nam znak,
że jest mocniejsze. Jest to dywergencja, która polega na tym, że z racji, że to są korelacyjne asety, tak naprawdę ten prawdziwy ruch odbędzie się do góry. I tak też się stało. Z racji, że już nam ten 4-godzinny market maker buy model dowiózł, to powinniśmy zwiększyć swój time frame. Tak jeszcze dopowiem, że tak naprawdę teraz ci ludzie mogą zarzucić, że no, analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale tak naprawdę tą samą analizę tam robiłeś u nas na arenie tak jeszcze jest. Zanim do tego doszło, tak? I faktycznie stało się dokładnie tak, jak się stało. Tak jest. Ja generalnie jestem traderem, który reaguje, niżeli przewiduje i ja tu miałem dwa scenariusze. Moim pierwszym scenariuszem, który został zinwalidowany w tym miejscu, było tak naprawdę, była ta głębsza korekta, ale obudziliśmy się w porę i napisałem, że dla mnie to jest fraktal, czyli podobna cena do Nasdaqa, która odbyła się 17 stycznia. No i od momentu inwalidacji jesteśmy razem z areną po dobrej stronie rynku. Nie? Idziemy dalej. Tutaj w tym miejscu dowiózł nam 4-godzinny market maker buy model, czyli wrzucamy timeframe na dniówkę. W momencie, gdy mamy terminus, czyli ten model dowozi, powinniśmy zwiększyć z timeframe'u potwierdzającego na timeframe większy. Także jak tutaj sobie teraz przejdziemy, mamy kolejny daily fair value gap. I znowu wracamy do tezy, o której przed chwilą rozmawialiśmy, że cena robi dwie rzeczy. Grabi liquidity i robi repricing. I kontynuacja. I to się dzieje w kółko, bo cena tak naprawdę może zrobić tylko te dwie rzeczy. Czyli co, tak samo jak było na przykład to na tych ETF-ach, tak, że tutaj ci ludzie wcześniej, jak cena wchodziła do góry, ludzie ten event shortowali ciągle, mówili, że nie, że to jest sell the news event, ale jakby i tak ta świeca tutaj wyniosła, że zostali skasowani. Tak, tak? Jest. A na tej świecy też, która było w dzień właśnie zatwierdzenia albo dzień po ETF-ach, tutaj też ludzie weszli znowu w longi, ci tak nowi, jest. Ci detaliczni, których potem znowu wywiozło i tak naprawdę obie strony rynku fajnie straciły pieniądze. Dokładnie. Okej. Okay. Dokładnie. A tutaj znowu był jakiś też jakiś news, czy czemu to faktycznie też znowu dwie strony wywiozło? Wydaje mi się, że nie mieliśmy jakichś faktycznie ostrych newsów poza zeszłym piątkiem, ale no ta po prostu generalnie już widzimy, że są te pieniądze i cena ucieka. Jeżeli instytucje kupują, to jak widzicie, kupują, jest ruch i cena ucieka. Nie? Także jeżeli już jest ten trend ustanowiony, to te ruchy odbywają się stosunkowo szybko i generalnie w cudzysłowie nie ma czasu do stracenia. Nie? Mamy jak najbardziej wiadomy nasz target ATH. I teraz powinniśmy się zastanowić z racji, że to jest potężne liquidity, gdzie może się odbyć ten repricing i czy ten repricing faktycznie się odbędzie. Z racji, że dopiero nam się otworzył ten miesiąc, marzec, to i ta generalnie świeca miesięczna wygląda przepotężnie jak na razie. Ja widzę tu dwa scenariusze. Wszystko zależy od tego, jak nam się ten miesiąc zamknie, bo tutaj nam się tworzy potencjalny fair value gap na monthly. Może to być również breakaway gap, który nie musi zostać wypełniony. Czyli znowu to samo, co na tych ETF-ach, tak? Tak jest. Tu jest przepotężne liquidity i wywieźć dwie strony. Mi generalnie wydaje się, że tutaj może wlecieć konkretne FOMO. Znaczy nie musi to być bardzo delikatny grabik, może to być jakiś gut candle, ale wszystko zależy od tego, jak nam ten miesiąc się zamknie, nie? Bo tutaj mamy potencjalną kolejną linię obrony, aby kontynuować wyżej. Więc tutaj musimy niestety uzbroić się w cierpliwość, ale możemy teraz zobaczyć, co nam powie tygodniówka. No i tutaj mamy stosunkowo bardzo podobny case, bo z racji, że rynek jest fraktalny, to bardzo często te timeframe'y też mogą wyglądać podobnie. Znowu nam się otworzył dopiero tydzień, więc mamy i pierwszy tydzień nowego miesiąca, jak i dochodzi do tego jeszcze kwartalna teoria. Generalnie o kwartalnej teorii może nie będziemy dzisiaj się za dużo rozwodzić, bo to jest bardzo rozwinięty temat, ale na następnym materiale, jak się kiedyś z Łukaszem złapie, jak najbardziej możemy wam wrzucić informacje na ten temat, nie? I tutaj jaki mamy case? Mamy tak samo tego weekly fair value gapa, no ale ta tygodniówka na razie nam nie mówi o tym, że może być jakiś pullback i stąd się odbijemy, nie? Także wracamy do naszej pięknej dniówki. I na dniówce mamy potencjalny daily fair value gap, który jeszcze nie został ustanowiony z takiej racji, że ten dzień nam się nie zamknął, nie? Ja bym tutaj generalnie na chwilkę odszedł i zobaczy, co się wydarzy jutro. Mamy też NFP Week i to generalnie to polega na tym, jeszcze dochodzi nam do tego FOMC. Generalnie w tym tygodniu mamy przepotężną ilość newsów i ja mam generalnie własną zasadę. Ona jest skopiowana z samego ICT, gdzie jeżeli jest NFP Week, to ja nie powinienem grać już po środzie Londyn, ale wydaje mi się z racji, że to jest też początek nowego miesiąca, ja sobie poczekam do piątku i w piątek generalnie podeślę też Łukaszowi, jak to wygląda tuż przed tymi newsami, nie? Ja dopiero usiądę tak naprawdę w piątek przed newsem, zobaczę, jak to wygląda, gdzie może odbyć się ta faktyczna manipulacja i gdzie będzie się odbywał prawdziwy ruch, nie? Więc Łukasz wam pewnie podeśle. Bo tak jak wiecie, ja nie przewiduję, ja reaguję i nawet jak widzę dwa scenariusze, to staram się zinwalidować ten jeden o wiele szybciej. Mamy tu jeszcze Fed,
Mamy FOMC, generalnie przepotężny tydzień, jeżeli chodzi o newsy. Jak już dyskutujemy na temat BTC, to możemy od razu przejść do dolara, z racji, że to jest też korelacyjny asset, nie? No jasne, jasne. Także tutaj, jak na razie, to price action nie mówi nam za wiele, a dolar w tym roku, no, range'uje, że tak powiem, nie? Wywozi w jedną i w drugą stronę. To tutaj generalnie macie przedstawioną moją narrację, jaką mam od początku tego roku. Chciałbym, żeby dolar poszedł po roczne dołki. Dlaczego? Bo jak sobie przejdziemy na monthly, i od razu wam powiem, kiedy ten scenariusz też zinwaliduje, nie? Jak sobie przejdziemy na monthly, to mamy tutaj pierwszą linię obrony, żeby iść niżej, czyli bearish fair value gap. I z racji, że jest to monthly, powinniśmy przejść na daily, nie? Podzielić na 30. Wyższy time frame, wyższe PDRA, podzielić na 30 i szukamy potwierdzenia na tym time frame. I co my tutaj mamy? No na razie stosunkowo nie jest nic potwierdzone. Mieliśmy ten jeden faktyczny shift, no ale to widać, że nie ma jeszcze tego momentum, nie? Widać, że rynek czeka na te newsy. Generalnie no my też musimy poczekać, bo po co wystrzelać się z całej amunicji w takim tygodniu jak ten, nie? Że jest dużo newsów i no nie warto, nie warto. Lepiej sobie poczekać już faktycznie na to potwierdzenie, zobaczyć, czy idzie ten pieniądz i czy faktycznie ten nasz plan dowiezie. Jak wygląda tutaj moja inwalidacja natomiast? Bo generalnie wiadomo, my chcemy mieć tylko prawdopodobieństwo po swojej stronie i nawet jeśli to prawdopodobieństwo będziemy mieli po swojej stronie, to nie zawsze będziemy mieli rację. Dolar znajduje się też w weekly fair value gapie, bullishowym, stosunkowo małym i on może popchnąć cenę wyżej i możemy na przykład grabnąć tego haja z poprzedniego miesiąca, żeby pójść znowu niżej. To jest też prawdopodobne. Wtedy to też by się skorelowało z tym, że jakaś korekta na Bitcoinie by była też w cenie, tak? Tak. Pamiętajmy o tym, że jeżeli DXY Y idzie w górę, to Bitcoin najczęściej w dół. Tak jest. I generalnie, jeżeli chodzi o inwalidację moją taką, że dolar pójdzie według mnie, nie, po roczne dołki, czyli ten plan zinwalidujemy, to jest po prostu zamknięcie na monthly powyżej tego fair value gapa. Bo wtedy następną linią obrony, następnym premium array'em tak zwanym, będzie ten high. Więc wszystko tak naprawdę wyjaśni się moim zdaniem marzec, kwiecień, maksymalnie maj i będziemy w stanie ocenić co dalej. Dojdźmy sobie może teraz do Nasdaqa, który jak na razie pięknie fruwa i odkąd jestem na arenie, nie pomyliłem się co do Nasdaqa ani razu, pięknie nam fruwa, nie? I teraz generalnie, jeżeli chodzi o sezonowość, a czy 20-letnią, czy 30-letnią, czy 5-letnią, marzec dla Nasdaqa jest taki, że on troszkę sobie range'uje, nie? Jak na razie mamy piękny bull i nie ma co tak naprawdę tego shortować. Jeżeli chce się shortować, to ja bym przynajmniej poczekał na weekly fair value gap, żeby iść niżej, bearishowe. Do tego momentu jestem stosunkowo bullish, nie? Nie widzę też żadnego smart money trap tak zwanego, nie widzę tej dywergencji. Tak naprawdę mamy bearishową dywergencję tylko z Dow Jonesem w tym miejscu, ale tak jak mówiłem, mnie nie interesują bearishowe PDRA do momentu, aż nie zobaczę weekly fair value gap, żeby iść niżej, nie? Tak jak mówiłem, ten marzec jest taki, że możemy sobie chwilę porange'ować i możemy też powywozić w jedną i w drugą stronę. I w następnym kwartale będziemy mieli najpewniej kontynuację. Teraz znajdujemy się w daily fair value gapie, który jest pierwszą linią obrony, żeby iść wyżej. No ale tak jak mówiłem, ja sobie tu czekam. Ja sobie tu poczekam do piątku, bo nie zdziwiłbym się, jeżeli na przykład dzisiaj byśmy poszli wyżej, jutro byśmy grabnęli tego haja z poprzedniego dnia, bo to jest również PDRA związany z faktorem czasu. I na przykład dopiero w piątek przy tych newsach jakaś manipulacja i kontynuacja, albo nam po prostu nie będzie potwierdzenia i już faktycznie pójdziemy po jakieś lowy, bo jak widzimy, tutaj nam się buduje piękne trendline liquidity, nie? Czyli generalnie, jeżeli chodzi o rynek Bitcoina i Nasdaqa, to też można powiedzieć, że to koreluje w sumie, tak, nie? Tak. To czekasz i tak z decyzjami do piątku, wtedy po prostu będziesz miał największą ilość informacji, bo jakby na już tej końcówce tej świecy weeklowej i tam, no po prostu pod koniec tygodnia. Ale to jeżeli bardziej chodzi o ten średni do krótkiego terminu, tak? Ale w takim bardziej dłuższym terminie, czy w ogóle według Ciebie po halvingu będą od razu te wzrosty, czy może, bo to też jest pytanie takie popularne dosyć w moich komentarzach na kanale, jak słyszę, że kiedy ta korekta właśnie i zazwyczaj po prostu po halvingu jeszcze przez kilka miesięcy, tak wiesz, ten Bitcoin o spale sobie chodził, albo nawet była ta korekta, a potem dopiero szedł w górę. Jakie masz właśnie zdanie o samym halvingu? Halving wypada w kwietniu, o ile się nie mylę, tak? Tak. To jeżeli sobie teraz przejdziemy, wrócimy z powrotem do naszego BTC, to tak naprawdę jakbyśmy wrócili do tego, co wspominałem o tej miesięcznej świecy, faktycznie może to się stać w taki sposób, że na przykład w tym tygodniu jeszcze walniemy sobie ATH albo w przyszłym, ale po tym ATH pojawi nam się FOMO long i ta świeca zostanie trochę zbita, nie? I faktycznie tutaj mamy tą linię obrony, która też by się zgrywała z tym halvingiem, że BTC by zrobił korektę
i tutaj stąd zreakumulował, żeby iść wyżej. Ile to będzie trwało? Tak naprawdę ja nie jestem osobą, która wam powie za miesiąc wchodźcie, czy coś takiego, bo mnie to polega, mi to czart ma powiedzieć. Ja siedzę sobie cierpliwie, czekam na swoje potwierdzenia i tak dalej, nie? Ja nie jestem wróżką, mi ma powiedzieć wszystko czart. Więc tutaj faktycznie może to się zgrać z tym halvingiem, że walniemy to ATH, pojawi nam się FOMO Long, mamy ten Extreme Greed, na który ja tak naprawdę nie patrzę, ale wiem, że są ludzie, którzy na to patrzą i faktycznie ta korekta, nie wiem, jakbyśmy zrobili God Candle, załóżmy do 7-8, no i później ta korekta faktycznie 23% by nam się malowała, nie? Pod reakumulację. Czyli uważasz, że jest właśnie szansa na takie coś również? No w sumie bardzo podobny scenariusz jak z ETF-ami, tak? Że tutaj ludzie sobie przed tymi ETF-ami retail właśnie łapie FOMO, przeciwnicy tego FOMO starają się to shortować, zostali potem przez ten taki mini God Candle wywiezieni, no a potem jakby retail się tutaj dalej pakuje i duże znowu spadki w kolejnych dniach, czy tam może w tym wypadku w miesiącach, czy tam tygodniach. Tak jest. Tutaj generalnie musimy wziąć pod uwagę, że grabimy tak naprawdę najpotężniejsze liquidity, jakie nam zostało na tym Bitcoinie, nie? Jeżeli nie ma już tego liquidity do góry, to faktycznie możemy chwilę pokonsolidować i zrobić ten repricing z tego miejsca. Ale to nie zmienia faktu, że ja nie będę wymuszał shorta, nie? Jeżeli ja jestem bullish i chcę mieć prawdopodobieństwo po swojej stronie, po prostu ustawię sobie alert i poczekam na daily shift, z racji, że to jest miesięczne PDRA i wtedy nie będę shortował, żeby zlongować, bo to nie jest mój styl gry. Wiem, że są ludzie, którzy tak rozgrywają. Ja tak nie rozgrywam, wolę sobie poczekać, wolę nie wystrzelać się z całej amunicji i wtedy faktycznie wolę sobie poczekać na ten setup pod longa, pod kontynuację, nie? No właśnie, bo to jest też, myślę, że dobrze robisz, bo to jest też duży błąd osób, nie wiem, myślę, początkujących, że w rynku, który ewidentnie jest trendem wzrostowym, czyli jak teraz, tak, że każdy po prostu rozumie, chyba że jesteśmy bardzo bullish i trend jest bardzo wzrostowy na Bitcoinie, to starają się jakby na siłę też czasem shortować, żeby zarobić niby więcej, żeby potem na tej korekcie jeszcze więcej móc znowu wziąć w longa, ale takie swingowanie często kończy się no potem takim trochę brzydkim spadkiem i no, że smutno jest potem. Można to nazwać nawet round tripem, nie? Taki meme z krypto Twittera. Round trip tak zwany. Bo faktycznie, jeżeli ten rynek jest bullish, to te bearishowe setupy nie będą takie, jakie wy oczekujecie i jest stosunkowo niższe prawdopodobieństwo, że to będzie fenomenalny setup, bo jeżeli faktycznie jesteśmy w takim trendzie i tak dalej, to jaki jest sens, nie wiem, złapania tej korekty, załóżmy 20% na dźwigni, jak uwierzcie mi, pomęczycie się, nie? Bo przede wszystkim zgaduję, że większość by chciała shortować na przykład po samym godzinnym shifcie, gdzie no tutaj my oczekujemy monthly PDR-a, ja więc minimum czekam na daily, nie? Ale no to będzie tak range'owało i to będzie takie brzydkie, że bardzo rzadko udają się takie setupy, żeby shortować na chwilę, żeby potem zlongować, nie? To nie jest warte świeczki, moim oczywiście zdaniem. Ja też ogólnie mam takie, myślę, że wiele osób, które teraz oglądają ten film, ma też takie pytanie, co kilka miesięcy robię ankietę, które jakby zadaje pytanie, tak? Co będzie najpierw? 30 tysięcy na Bitcoinie czy 20? Wyszło na to, że jakby większość powiedziała, że 20, czyli miała nadzieję na korektę, ale jednak poszliśmy w górę i to jakby się powtarza, co tam te 10 tysięcy. Większość osób ciągle jakby czeka na tą korektę, tak? Jakby nie mówię, żebyś teraz przewidział, że tutaj będzie korekta, bla, bla, tylko jakby może jakąś radę dla osób, które ciągle czekają na tą korektę, ale to już mamy nasze adekwatne grę. Bo ja zawsze radzę na filmach to, że no chłopie, ale wejdź za połowę chociaż tego kapitału teraz, żebyś nie miał takiego FOMO. Jak już chcesz czekać na tą korektę, to sobie czekaj tą drugą połową, tak, żebyś chociaż coś z tego rynku miał, ale nie wiem, może ty coś masz jeszcze do powiedzenia do takich osób. Generalnie, jeżeli faktycznie oczekujecie tej korekty i targetujecie jakieś poważniejsze, niższe poziomy, to ja przede wszystkim bym sobie zadał pytanie, a dlaczego cena ma tam wrócić? I odpowiedź, bo tak, stosunkowo nie jest satysfakcjonującą odpowiedzią, bo nawet wykres nam tego nie pokazuje, nie? Więc musicie zbudować sobie tą narrację. Ja zgadzam się z Łukaszem, że wejście w jakimś stopniu kapitału na pewno was nie zaboli. Jest generalnie też taki przypadek, że ludzie, którzy nie mają spota, to oczekują z automatu korekty, jakiś taki psychologiczny trik, nie? Jeżeli już faktycznie wejdziecie i to FOMO wam troszeczkę zbije, to nie będziecie też szukali na siłę setupu pod shorta, nie? Bo faktycznie też będziecie załadowani i też może wam się troszkę przestawi, no, że jesteśmy w tym bull markecie, nie? Tak, właśnie ja zawsze lubię mówić w ten sposób, że generalnie łatwo przewiduje się to, co będzie w długim terminie, ale bardzo ciężko przewiduje się to, co będzie w krótkim terminie, a i tak większość osób tylko bierze pod uwagę tą drugą opcję, tak? Czyli, że jakby chcą przewidywać
krótki termin, chociaż no wiadomo, że mamy tutaj dużo mniejsze szanse i po prostu potem się zerują. No to jest ciekawe generalnie. Kolejne pytanie do ciebie, bo ja tutaj na kanale u siebie często daję też jakieś takie dane z SPX-a czy tam z Nasdaqa, takie długoterminowe. Mówi się, że raz, tak, ten rok i ten następny też, cały ten cykl będzie bardzo dobry. Tutaj raz, że mamy ten tak cykl, tak, 18-letni nieruchomości, gdzie faktycznie bardzo fajnie to się sprawdza. Tutaj mieliśmy ten covidowy dołek, tak, idziemy teraz wyżej i jakby spekulujemy, że teraz to też faktycznie będziemy iść do góry, co też łączy się z cyklem Bitcoina, tak, bo tutaj też gdzieś w tym trzecim roku, pod koniec tego trzeciego roku będzie ten gdzieś górka na Bitcoinie, być może. Dodatkowo, tak, mamy, jak mówiłem, rok elekcyjny, weszły nam ETF-y. Tutaj na przykład są dane, które są zbierane od 1955 roku, że jeżeli 4 miesiące pod rząd na SPX-ie zamknęły nam się z minimalnym profitem, łącząc jakby te miesiące 20%, no to kolejny miesiąc no jest taki 50-50, tak? To jest czasem są jakieś większe korekty, mniejsze, czasem na plusie, bla, 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 ale im dalej w las, tym jakby patrząc na te 12 miesięcy w przyszłość, no to widzimy ewidentnie, że ten market jest w takich wypadkach bardzo mocno bullish, ze średnią 13,8%. Tak samo tutaj, tak? Że jeżeli miesiąc na SP500 zamknie nam się styczniowy i lutowy na plus, to wtedy mamy tam, no, średnią też tylu procent w górę. Jakie są takie twoje powody, dlaczego ty myślisz również, że faktycznie ten cykl może okazać się bardzo fajny? Tak jak wspominałeś, rok elekcyjny na pewno gra bardzo dużą rolę. To jest pierwszy case. A drugi case jest taki, że dlaczego wszyscy chcemy na siłę szukać tych shortów i wymuszać te shorty, jakbyśmy non-stop siedzieli i obejrzeli Big Short na Netflixie. I dopóki są te osoby i tych osób tak naprawdę im wyżej to przybywa, to ja będę bullish, bo oni sami sobie budują liquidity, gdzie instytucje tak naprawdę o nich to skupują, nie? Ja też czasem się u mnie na kanale pojawiają takie komentarze, że no, już mamy ATH na Bitcoinie, to hehe, teraz ja będę to shortował, bo taki jestem tutaj mądry. A tak naprawdę historia mówi nam zupełnie co innego. Nawet ja to pokazywałem w kilku poprzednich tam odcinkach czasem, że na przykład na SPX-ie, jak na przykład mijamy nasze, tak, poprzednie ATH, no to zazwyczaj, a praktycznie zawsze, odkąd sprawdzałem, o tutaj na przykład, tak, było ATH, tutaj je po tym covidowym krachu pobijamy, idziemy w górę, to po tych jakby pierwszych tygodniach, gdzie faktycznie jakaś tam minimalna korekta może być, to i tak rynek jest bardzo bullish i idziemy w górę. Tak samo było wtedy, tak samo jest na przykład teraz, tak, też się nie zatrzymujemy w ogóle, a ludzie jakby, nie wiem czemu tak się wzięło, że jak mijamy te magiczne ATH, to ludzie starają się po prostu to na siłę shortować. Tak, to jest taki psychologiczny trik, ale generalnie wydaje mi się, że JP Morgan wypuścił taki raport, jestem na 90% pewny, że to byli oni, gdzie kupując SPX-a po przebiciu ATH można wyjść lepiej niż na przykład w tych gorszych latach trzymając. Nie? Nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd i nie chcę też przekręcić tego, co oni powiedzieli, ale jeżeli sobie wygooglujecie JP Morgan SPX raport, ATH, słowa klucz, to na pewno coś znajdzie się w tym stylu, nie? No, to jest właśnie to samo, o czym mówię, że mamy wtedy dużą, większą szansę pod względem prawdopodobieństwa na to, że faktycznie te wzrosty będą kontynuowane, co też przeczy temu, co tam sobie sami myślimy w emocjach, że o, jest ATH, to będę to shortował. Tak, psychologiczna pułapka po prostu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, jak działa ludzki organizm, mózg właściwie. I ja generalnie polecam taki psychologiczny mały trik, żeby też ten emocje negować, to zmienić sobie kolory świec. Tak jak na przykład u mnie, widzicie, że to jest czarny i biały praktycznie. I to jest taki bardzo psychologiczny trik, gdzie te emocje są leciutko, leciutko zmniejszone. Więc jeżeli na przykład kimś targają emocje, jak widzi jakieś potężne świece, czerwone czy zielone, i chce to skontrować, polecam przetestować ten trik. W sumie ciekawe. Jeszcze mi się przypomniało, że w Azji mają na odwrót, nie? Że czerwona to jest ta wzrostowa, bo tam wiecie, tak, te Chiny komunistyczne i tam te czerwone, to tam się te koperty zawsze na święta dostaje, a zielone to chyba na minus, że coś się stylu. No, ciekawe. Powiedz mi na przykład jeszcze, jak możesz spytać, bo ja często na moim kanale mówię o tym, też na podstawie cykliczności, że zazwyczaj tak, ten pierwszy rok to jest rok Bitcoina, bo po tym roku wcześniejszym spadku, gdzie tu mamy all time low, no to widzimy, że ludzie się bardzo jeszcze boją i generalnie Bitcoin nam rośnie najbardziej, bo to jest największe kryptoaktywo i po prostu
najbezpieczniejsze, tylko też w nim są. Ale sytuacja powoli się zmienia właśnie w tym roku drugim, kiedy już ludzie czują się dużo bezpieczniej. Kapitał powoli też przechodzi w te większe altcoiny, jak na przykład Ethereum. No i ja polecam często na kanale Ethereum, mówię, że generalnie w tym roku drugim cyklu powinien on nam rosnąć stosunkowo bardziej, jeżeli chodzi o Bitcoina. Tutaj na przykład na tym zestawieniu Ethereum do Bitcoina widzimy, że w poprzednim cyklu, ten nasz low, to było 27 miesięcy po wcześniejszym ATH do Bitcoina, powtarzam, gdzie potem od tego momentu sobie zrobiliśmy o 400% ponad lepszy wynik w kolejnej jakby fazie cyklu od samego Bitcoina. A tutaj właśnie jesteśmy gdzieś w tych okolicach, że tutaj możemy troszeczkę sobie pokonsolidować jak tutaj, ale generalnie co, no są te Denkan upgrade się zbliża, jakieś inne ważne wydarzenia, potem ETF może, ja sądzę, że na pewno wyjdzie w maju, jeżeli chodzi o Ethereum. I co sądzisz o tym, tak? Jakby, czy ty też masz taką, nie wiem, na przykład teorię, czy sobie to, czy jakby co po prostu o tym sądzisz, czy faktycznie teraz Ethereum może robić lepsze wyniki na tej fazie cyklu? Generalnie może zacznijmy tutaj od, w kontekście wykresów, bo zawsze mnie interesuje tak naprawdę wykres, niżeli cykliczność, czy spekulacje i tak dalej. Ja nie jestem spekulantem na takiej zasadzie, że obstawiam, że coś się wydarzy i tak dalej. Mi ma to powiedzieć wykres. I pierwsze, co tutaj, jak pokazałeś ten wykres, to widzę, że jesteśmy albo już grabnęliśmy low z poprzedniego roku, roczne low zostało grabnięte, co jest stosunkowo również przepotężnym liquidity i jest to nasz faktor czasu. I z racji, że to jest roczne low, jeżeli faktycznie nam ta miesięczna jeszcze bardziej pokaże, na przykład w sposób taki, że tutaj zobaczymy monthly fair value gap, to już będzie dla mnie powoli pierwsze potwierdzenie, że Ethereum zaczyna swój rajd. Chodzi ci tutaj o to, że jakby to tutaj liquidity grabnęliśmy w stosunku do tego, co tak było tutaj? Okej. Okay. Czyli jakbyśmy jeszcze jakby poszli do góry na przykład, to co wtedy? Mamy tutaj drugą dopiero świecę, więc w przyszłym miesiącu będzie już trzecia, nie? I tutaj bardzo możliwe, że nam się pojawi monthly fair value gap, który będzie można potwierdzić na daily, z racji, że rynek jest fraktalny, żeby mieć też jak najwięcej prawdopodobieństwa po swojej stronie. No i już powoli tutaj może się zacząć rajd po tę piękną trendlinię spadkową, które jak tak naprawdę dla mnie jest zwyczajnym liquidity, nie? Mm-hmm. Czyli być może, właśnie jakby tak było jak mówisz, no to być może jeszcze sobie pociągniemy wyżej. To się wtedy by połączyło też z tą korektą, która być może tam będzie w końcu halvingu? Czy coś w ogóle pomyliłem? Wydaje mi się, że możesz mieć rację. Tak naprawdę jak sobie spojrzymy, to Ethereum stosunkowo jest mocne samo w sobie teraz, nie? A BTC niebawem nam grabnie i kto wie, czy BTC będzie sobie korekcić i range'ować pod to nasze monthly fair value gap, które nam się tworzy, o którym gadaliśmy na samym początku. A Ethereum może dalej powoli zaczynać swój ride, nie? No dobra. A ty w ogóle jesteś w krypto? Ty jesteś zapakowany jakby długoterminowo? Jestem zapakowany i taki ostrzejszy już bug, gdzie faktycznie stwierdziłem, okej, okay, idziemy po ATH. Przepotężny, nie? Że praktycznie można to nazwać na granicy FOMO. To było w momencie, jak rozmawiałem z naszym traderem Sube, jak BTC był na 42 koła i powiedziałem, że zinwalidowałem swoje wszystkie bearishowe setupy i się ładuję. I pamiętam to jak dziś, że Sube powiedział, to jak ty się ładujesz, to już nie ma opcji, stary. Sam Sube był w szoku, że Biniu się ładuje tak naprawdę w alty. Ja generalnie tak, jestem w krypto i ładuję się w krypto. Ja mam taką zasadę, że jak gram kapitałem tych firm, dostaję wypłatę 80%, dla mnie 20% dostaję dla firmy, to ja generalnie te profity od razu sobie przerzucam w krypto tak naprawdę, patrząc na fakt, że jestem bullish na krypto. Nie mam potrzeby rozwalania niepotrzebnie pieniędzy, tylko je dalej reinwestuję, nie? To dobrze, to jest dobra cecha dobrego inwestora. Teraz też myślę, że znowu ludziom się pojawia w głowach takie pytanie, że okej, czyli tutaj Biniu jest bullish na Bitcoinie, mówi, że będzie dobrze, ale kiedy Biniu chce swoje bagi sprzedać? Ja często na kanale mówię zgodnie z cyklicznością, ja tam sobie po prostu chcę być cierpliwy i sobie sprzedać tam te swoje Ethereum gdzieś tam w czwartym kwartale tego 25 roku, no bo dotychczas jednak z praktycznie wszelką skutecznością to się sprawdzało. Jaki ty masz po prostu plan na sprzedaż tych swoich jakby bagów w krypto? Stosunkowo podobnie co twój plan, z takiej racji, że no tutaj znowu nam wraca troszkę ta kwartalna teoria, o której no nie będziemy się rozwodzić, bo tutaj by nam materiał z 3 godziny minimum zajął, więc następnym razem. Generalnie jak sobie przeanalizujemy kwartalną teorię i na przykład możemy to podzielić również tutaj na lata, nie? Bo rynek jest fraktalny, znowu do tego wracamy, więc jeżeli sobie zrobimy kwartalną teorię w cudzysłowie, ale co do lat, to tutaj możemy zobaczyć reversal, akumulacje, manipulacje, dystrybucje i generalnie rok trzeci może być albo retracement, czyli pullback, żeby iść wyżej,
albo reversal, nie? Także generalnie to się pokrywa z tym, co właśnie powiedziałeś i mimo, że na przykład ty nie praktykujesz kwartalnej teorii, to tak jakby się zgrywało, jakbyś praktykował. Pewnie są po prostu, wiesz, jakieś tam różne techniki, różne sposoby patrzenia, ale na przykład, jak nie wiem, można pływać po basenie kraulem albo na żabkę i w sumie to i tak potem się sprowadza do tego, że po prostu płyniesz. Tak jest. No dobra, rozumiem. Okej, okay. No to... No spoko. Bingu, czy też chcesz o czymś powiedzieć? Wydaje mi się, że przede wszystkim chciałbym prosić ludzi o niewymuszanie topów, bo to się nie kończy dobrze, a po drugie o więcej cierpliwości, nie? Bo to jest rynek, gdzie faktycznie trzeba być cierpliwym, szczególnie tu już jesteśmy na takich levelach, że zamiast ostro fomować, bym usiadł na chwilę i tak jak my sobie tutaj na początku tego materiału przeanalizowaliśmy to, żeby każdy przeanalizował pod siebie, ale zaczął od monthly, przeleciał przez weekly i zbudował tę faktyczną narrację, a nie rozgrywał tylko na przykład jedną minutówkę w powietrzu, nie? Twórzcie historię i grajcie z głową, proszę was. Super, super. Czy chciałbyś na przykład jeszcze ludzi zaprosić do swojego, nie wiem, Twittera na przykład? A jeśli jest taka możliwość, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, czasem rzucam swoje takie przemyślenia na Twitterze. To tutaj, follows you. O, ja też może zafollowuję. Dziękuję ci ślicznie. Słuchajcie, w takim razie to chyba wszystko w tym odcinku. Przywitajcie, tak, ciepło Binia na tym kanale. Może tutaj będę go faktycznie częściej zapraszał, jak tutaj to, co mówił, wam się podobało i uważacie, że to jest sensem. Ja uważam, że jest. I słuchajcie, to miłego wtorku wam życzę. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, hej, hej.